Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrak, witam was w kolejnym odcinku z gry Rayman 2 The Great Escape, czyli Wielka Ucieczka. Słuchajcie, po poprzednim odcinku, bardzo długim, Świątynia Kamieni i Ognia, zabieramy się za Jaskinię Echa, który mam nadzieję, że będzie trochę krótszy. Mamy tutaj 50 lumpsów i 5 klatek, także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. I mamy kascenkę na sam początek. Idzie nasz strażnik. I widzę lumsa za 5. Za 5. 5 punktów. Z tego co pamiętam, ten poziom będzie troszeczkę długi. I widzę właśnie, że tutaj... Tak, pamiętam to wejście. Będziemy musieli włączyć 4 włączniki, aby dostać się tam właśnie do środka. Pamiętam to. A czy... Nie mogliśmy zejść tam od razu na lewo? Nie mogliśmy. Dobra, okej, idziemy. Oczywiście zawsze, jak zawsze na początku Raymana, łapię za myszkę zamiast za strzałki, bo się mylę oczywiście. Okej, a przecież tutaj myszką się nie steruje. Czekajcie, to było pod kontrolem? Pod kontrolem. Aaaa, biczo mała. Dobra, mamy to. Mamy już spore życie, mamy spory zapasik. Teraz tak, poszukajmy tutaj, czy nie ma jakichś lumsów. Tutaj chyba nie widzę. Pójdźmy najpierw tutaj na górę. Tutaj mamy różne przejścia. A i tak wrócimy do tego punktu. Tam coś jest. O, mamy pierwszy włącznik. O. Pyk. Dobra, zaświeciła się pierwsza lampka. I teraz tak, kwestia tego, że tutaj mamy przejście. I tam nam pokazuje strzałeczka, że mamy tam wejść. Tak? Tak, mamy tu wejść. Okej, czy taki trochę... checkpoint. Teraz tutaj, do wody. A tutaj mamy coś? Poczekajcie, zobaczmy tu. A, tu jest pan, którego ja muszę chyba przeskoczyć. Ała. Ja tam nie wejdę. Dobra, czaję to, okej. Czyli jednak musimy tą wodą. Dobra, spoczyń. To wskakujemy w takim razie do wody. Mamy checkpoint. O, śliweczka! To poczekajcie, to tam może coś być. Czy ja mogę go rzucić śliwką, tego pana? Aż chcę zobaczyć, bo jestem ciekaw. Chyba, że ja mam na niego tą śliwkę rzucić. A, w ten sposób. Jednak, pięknie. Coś tutaj jest specjalnego może? Czy to właśnie to 5 lumsów? Zaraz zobaczymy. Tak, to chyba będzie 5 lumsów. Tak, dobra, mamy 5 lumsów. Pięknie się zaczyna. I teraz idziemy tam na dół do wody. Nurkowało się zatem? Czy R? Zatem chyba. A, zresztą. A... Zobaczmy, czy tutaj głębiej już nic nie ma. Nie ma, dobra, to czyli musimy płynąć tutaj. Szybko, 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 szybko. Rayman, dawaj, go. Go, 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 go. Go, go, power Rayman. Go, go, power Rayman. Wychodzimy. To jeszcze nie koniec. O, dobra. Uf, zdążyliśmy, na szczęście. Wyłaź. Okej, co nas czeka tutaj? Mamy włącznik. Czy nam otworzyło nam się... Nie, musimy tak wrócić. Jak by tam wyjdzie? Aha, no tak, tymi 5 lumsami. Łeee! A ja myślałem, że odkryłem coś super, a i tak tam musimy wyjść. Okej. Okay. Dobra. Wypływamy, teraz szybciej nam pójdzie troszeczkę, bo się znowu wprawiłem w sterowanie. Wyłaź. Okej. Czy ten pan ma dalej śliwkę na głowie? Tak, dalej ma. W ogóle bardzo się cieszę, że chętnie oglądacie tę serię, bo bardzo mi się ją przyjemnie nagrywa. To jest taki powrót do mojego dzieciństwa, można powiedzieć. Dziękuję wam bardzo. O, dobra, pyk. Okej. I do góry. Dobra. Teraz tak. Tu mamy wejście właśnie i mamy włączone dwa pierwsze włączniki. Teraz musimy pójść tutaj do przodu. Aha. Okej, teraz będziemy latać. Mamy Murphy'ego, czyli podpowiedź. Dzień dobry. Drzwi zamykają 4 przełączni. A to jakbyśmy nie wiedzieli. Okej, znowu kolejna strzałeczka, czyli musimy tam zejść. Right? Right. Nie ma nic tutaj dodatkowego? Chyba nie. Trochę czeka tak bagiennie tutaj widzę. Wejdziemy tu? Tak, dobra, kontrol. A on ma mało życia, to spokojnie nam pójdzie. Oj. Dobra, pykło, pięknie. I włącznik trzeci. I prawdopodobnie... Aż dziwne, że nas to nie zabija. Naprawdę. Taki mały challenge. Okej, i tutaj czwarty włącznik, tak? A nie, aha! Czaję. Dobra, okej, udało się, pięknie. Teraz musimy wrócić.
Okej, okay, bo teraz idziemy tutaj. Okidoki. Dobrze, tu mamy takie wąskie przejście. Wow, co to ma być? Coś latające. Dobra. Jakieś podesty. Czy my tym podlecimy? A, tamtym też byśmy podlecieli. Lums! To jeszcze za 5. Ja go chcę. Dobra, czyli musimy na każdym podlatywać wyżej, a ja się tutaj pospieszyłem. Dobra, na tym też sobie podlećmy. Ups. I teraz tutaj musimy już do góry podlecieć, bo inaczej nie dolecimy tam dalej. Dobra, tam raczej nic nie było. O, tutaj też... Dobra, schodzimy. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Ludzi tłum, piranie widzę mamy, czyli do tej wody nie wejdziemy. Nawet nie mam ochoty. Okej, okay, przełączmy się troszeczkę kamerą. Mamy włącznik czasowy, czyli drzwi. Tak? Drzwi? Tylko? Dobra, mamy czwarty przełącznik. Super, mamy to. Yeah! Okej, okay, dobra. Teraz idziemy tu. Czy to nam się zapadnie? Nie, na szczęście nie. Mamy lumsa za 5. A, jesteśmy już tutaj. Czekajcie, a my tam możemy wrócić. Nie możemy. Mi się tam wydawało... Holender, jasny. O, łap się. Jak dobrze. Mi się wydawało, że tam coś było, ale nie wiem. Może to moje urojenie. Okej. Okay. Dobra, to wchodzimy dalej. Drugi etap poziomu. Jump. Ile mamy w ogóle lumsów? Słyszę klatkę. 15 mamy na 50. Okej. Okay. To są te jaskinie, ja to pamiętam. O matko, będziemy latać beczką. Dzień dobry, poproszę. Hello. O, dostaliśmy życie. Zawsze coś. Tu nie możemy obrócić, tutaj więcej nic nie ma. Dziękujemy bardzo. A czy tutaj ta kratka też nie jest do czegoś? Tak mi się coś wydaje, ale dobra. Czy mi się wydaje, czy tutaj właśnie było przejście tajemne do drugiego poziomu? Do polany... Czarodziejskiej polany chyba. Tak mi się coś wydaje, ale pewien nie jestem. Holender. Dobra. Musimy tam po prostu przejść solo, bez beczki. Okej. Okay. Mamy klateczkę. Pięknie. 21 lumsów na 50. Tu mamy trampolinę, czyli tutaj coś jeszcze jest. Aha, lumsiki. Okej, okay, zawsze spoko. Wiadomo. Dobra. Oho, lecimy. Dobra, tutaj trzeba uważać, żeby się nie trafić w żadne barykady, w żadne przeszkody. Tak, tu jest przejście. Tak. Czarodziejska polana, więc wejdziemy sobie. Jump. I teraz skompletujemy czarodziejską polanę. Tak, jesteśmy w tym miejscu, jak dobrze pewnie pamiętacie. Gdzie była taka zatruta woda, takie ścieki spływały. Właśnie tu. Teraz jak, ja mam na nią siąść? Tak, ja mam na nią siąść. Dobra. Zobaczymy, czy nam się uda zebrać wszystko. Mam nadzieję, że tak. Nie mogę odwrócić kamery, ale Lipton. Dobra. Czy mam przeskoczyć? Mam przeskoczyć. Okej, okay. Na siatkę, na pajęczynę. Dobra, okej. Okay. Tu mamy takie pale. Tutaj spokojnie. O, mamy te chwytaki z tego co widzę. A szkoda, że tutaj... puszek okruszek, nie ma tak dobrze. Szkoda, że tutaj nie ma lumsów więcej troszeczkę, bo mam tylko 3 brakujące. Chyba, że te 3 brakujące będą w klatce pewnie. No jak głupi, że też nie pomyślałem. Dobra. Mamy checkpoint, co jest bardzo dobrym znakiem. Ała! Idź stąd! Dobra, mamy checkpointa. Odejdź od nas. Łapiemy się. Następny. A może się uda od razu do tego? A why not? Dobra, teraz na ten pal. I już widzę, chyba tam jest czarodziejska polana. Ten fragment, gdzie byliśmy. Tak. O matka, jakie to jest complicated. Zaczajcie. O nie. Chyba żart. Ja go mogę zabić? Czego? A nie, on musi mi tutaj bombę zrzucić. Okej. Okay. I tu jest klatka. Czajcie, jakie to jest secret?
Nice. To jest jakaś dziura i ja chyba w nią nie mam wskakiwać na razie jeszcze, w każdym razie. Bo tam chyba nas przyniesie z powrotem do czarodziejskiej polany, tam gdzie byliśmy. Jak to? Jednego nam brakuje jeszcze. O, niedobrze. To mi się nie podoba. A nie, wracamy... A jaskinie echa. To jednego lumsa żeśmy tam zostawili. Ale Lipton mały. Dobra, to wiecie co, my się tam jakoś wrócimy najwyżej, nie wiem, na odcinku ostatnim będziemy po prostu wracać się. Zobaczymy. Ot, mamy... Ej! Przełącznik. Nie mówcie, że od początku. Ale bubel kleju. No dobra, dolecimy tam na spokojnie, to nie było jakoś tam zbytnio trudne. Dobra, tu się nam beczka rozwali. Tak? O, dobra, mamy to. Mamy checkpoint i lecimy dalej. Okidoki. Okej, okay, mamy beczkę i teraz tak, musimy... Ała, biczo jedna. Chodź. Bo on za nami poleci. Ale żeby nas nie zdeptał. On za nami poleci. Chodź. Musimy go tak wykiwać. Przepięknie. Dokładnie tak. Teraz tak, musimy obrócić kamerę i polecieć w ten włącznik. Pyk. Dokładnie tak. Otworzyliśmy sobie drzwi, tam na górze raczej chyba nic nie było, ja tam zabrałem wszystko. Okej, okay, to idziemy dalej w takim razie. I tutaj chyba z tego co wiem będzie dalszy etap jaskini echa. Tak? Oczywiście, że tak. Mamy klatkę, którą muszę wziąć podrzucając. O Boże, to było masakryczne. Podrzucając, nie rzucając. Do góry. Okej, okay, mamy to, pięknie. Jeszcze dwie klatki nam brakuje. I pod czym to było? Zawsze zapominam. Pod czym? Pod czym się sprawdzało? Ile jeszcze? O, okej, okay, 30. Nie wiem pod czym, bo wcisnąłem wszystko co mogłem, ale 30. Znaczy w sensie mamy 30, a 20 jeszcze nam brakuje. Tak, to będzie się otwierać na bieżąco. Co się stało? Czy ja się o coś zahaczyłem? Mam nadzieję, że nie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. To nie było aż takie trudne, po prostu trzeba lecieć przy ziemi! Przy ziemi, znaczy w sensie przy wodzie. W ogóle z tej wody, jak widzicie, takie duszki wlatują, takie czachy. Dobra. A ja mogę płynąć! Ej, nice! I like it. Ej, ale dlaczego ja tam nie dolatuję? Ja coś robię źle? Czy ja muszę po prostu do góry wylecieć tak nagle? Czy ja lecę za nisko albo coś? I have no idea. Coś robię nie tak. Ja... No co się dzieje? Czemu ja tam nie mogę przelecieć? Czekajcie, czy ja mam nie przez to przelatywać, czy co? Czy jakoś tak idealnie środkiem? Nie mam pojęcia. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. W każdym razie, no tam jakby... Nie wiem, nie czaję. Dobra, lecimy. O, teraz pykło. Okej, okay, teraz tak, tu mamy checkpoint. Mamy przełącznik, który nam otworzył dalszą część drogi. O, what, biczo, oddawaj życie, dawaj życie. Dobra, mam. Okej, okay, mało, mało, ale jest. To jest czasówka. I to ja sobie mogę. Gdzie jest beczka? Znaczy, Boże, gdzie jest klatka? Ja się... A, tu! Tu jest secret. Okej. Okay. I like it. 48. I teraz co się stało? Nie wiem. Dobra, poczekajcie, musimy... A, bo się zamknęło chyba. I to nam pokazało. Dobra, lecimy szybko. Zanim nam to się zamknie, bo będzie Lipton. Okej, okay, bierzemy beczkę. Szybko. Go. Dobra, mamy jeszcze życiowe lumpsy, super.
To mi się podoba. Ta-tam, ta-ta-ta-tam. Pięknie. Okej. Okay. Idzie nam całkiem dobrze, powiem wam. Łop! Łop! Pyk! Pięknie! To spada! Dobra. Okej. Okay. 8 lumsów nam brakuje, moi drodzy. Oj, znowu beczka. Cholera. Dobra, wrócimy się po niego. Najwyżej się zabijemy, trudno. Ile mamy? 44? A to jest koniec już? O, mogę. 5 żeśmy ominęli, czyli gdzieś chyba był jednak tam na tych początkowych fragmentach, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Dobra, to najwyżej, wiecie, będziemy się wracać jakoś. Ogarniemy to. No, bo tu już się otworzyło i wciągnęło nas. Także nie mamy niestety wszystkiego, nie będzie poziomu bonusowego, ojej. W każdym razie mamy jaskinię echa, 5 na 5 klatki, ale 5 lumsów nie mamy. Chcę zapisać grę oczywiście. I co? W następnym odcinku robimy urwisko, znów 50 lumsów i 6 klatek, czyli więcej. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a hasło na dzisiaj w komentarzach, które piszecie, to lums. I możecie jakąś rzutną emotkę dać, zobaczymy. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do jutra, pa pa!